Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Magnus, w kolejnej misji Worms Armageddon, misja numer 23 o nazwie The Drop Zone. Misja jest metodyczna, polega dosłownie na masowym samobójstwie. Zobaczcie. W tym miejscu tutaj na górze zacznę z moimi robakami. Na każdej z tych skarb jest przynajmniej jeden robak, chyba tylko po jednym, od przeciwników, którzy oczywiście będą mnie próbowali atakować. Ja za pomocą spadochronów i suicide bomber, czyli właśnie tak, że stoję i po prostu wybucham, czyli zabijam swojego robaka, muszę ich po prostu posprzątać, zanim oni sprzątną mnie. Mam jednak jednego fire puncha jeszcze, także zobaczmy. Sześciu na sześciu to nie jest przypadek, ale tak, ja sobie na przykład wezmę tutaj Simple Pita, żeby troszeczkę ich tutaj rozgraniczyć. I teraz tak, bierzemy spadochron i dolecę najdalej jak tylko dam radę, czyli prawdopodobnie tego Field Soldiera na najwyższym punkcie. Znowu właśnie 10, 9, 8, więc dobra, lądujemy. I suicide bomber, żegnaj. Oni teraz będą próbowali właśnie mnie czymś trafić. Prawdopodobnie czymś trafią. Jednak poziom czwarty to już coś tam potrafi. Ale nie chwalmy dnia przed zakładem słońca. Dobra, ja ich tutaj odkleję od siebie. Mamy bardzo lekki wiatr w lewą stronę, więc nie dolecę zbytnio dalej. Więc co zrobię? To zejdę tutaj na dół właśnie do nich. I akurat wiem, ponieważ już kiedyś robiłem tę misję, że jeśli Fire Punchem trafię tego, to ten ściągnie ze sobą drugiego. I nagle jest 5 do 3. Ponieważ Aseon również przeżył. Dzięki temu Aseon w tym momencie prawdopodobnie ściągnie na siebie ogień, więc nie muszę się martwić o tę czwórkę na górze. Ognia! Dokładnie tak. I teraz tak, weźmiemy sobie na przykład Gabi, żeby oni stali w jak największych tutaj, widzicie, odstępach i postawimy sobie girdera. Jak widzicie, mam bardzo kiepski wiatr w prawą stronę w ogóle dodatkowo, więc niezbyt mi to odpowiada, bo nie dolecę po prostu spadochronem. Więc wykorzystam właśnie tę turę, żeby sobie zrobić jakby dalszą część skarpy, żeby nie była aż tak bardzo uzależniona od wiatru. Oczywiście oni mogą mi to teraz rozwalić, ale tylko kawałek, jest okej. Ja z powrotem biorę Gabi i nadal mam wiatr w prawą stronę, więc budujemy dalej. Powiedzmy, że tak. I trzymamy kciuki, że będzie git. Okej, to się mogło skończyć znacznie gorzej, nikt nie wpadł do wody z moich. Zmieniamy na Gabi, która dalej jest po środku. Mamy bardzo mocny wiatr w lewą stronę, co oznacza, że jak dobrze pójdzie, no myślę, że spokojnie powinniśmy dolecieć do tego ostatniego. Tutaj zawsze warto właśnie celować w ostatnich, ponieważ mniejszy wiatr może nam pozwolić jeszcze wylądować z nimi, ale na przykład do kapitana już wtedy nie dolecimy. Tutaj strasznym wrogiem jest również czas. Czas tury konkretnie mówiąc, właśnie mówicie, mam 9 sekund, 8, 7 i muszę się spieszyć właśnie, żeby to wszystko zrobić, ale na szczęście się udało. Tutaj właśnie trzeba bardzo mocno sterować również spadochronem, właśnie żeby zmniejszyć prędkość opadania, właśnie skręcać oczywiście w lewo maksymalnie, no ale to jest coś, co spokojnie jakby można się nauczyć, czegoś się można nauczyć. Znowu mi skracają moją skarpę sztuczną. Dobra, ja biorę orakla. Mam kiepski wiatr tutaj, bo w sumie nie mam żadnego wiatru, więc nie wiem, czy dolecę. Ale spróbować trzeba. O mój Boże. 15,
14, 13, 12, 11, 10, 9, nie. Ja sobie polecę tutaj, na przykład, żeby ściągnąć ich ogień w takim razie. Żeby nie rozwalili mi tam nic i żeby nikomu nie utopili. Myślę, że spokojnie utapię orakla, żeby to będzie jednak łatwy cel, prawda? Moje robaki nie muszą przeżyć tej misji, to zresztą chyba się rozumie samo przez się. Dobra, lecimy driver. Mamy mocny wiatr w lewą stronę, więc jest dobrze. Wybieramy nasz spadochron i lecimy. Do tego Field Soldiera oczywiście, który jest dalej. Mocną strzałką w dół właśnie, żeby wylądować. Na koniec mogę puścić strzałkę w lewą stronę, żeby na spokojnie tak. I leć. Uf. To było niebezpieczne. No to mano a mano. Zobaczymy, co zrobi Field Soldier. Czy zepsuje mi plany? Czy się jednak uda? Okej, nie zrobił mi nic. Teraz zobaczymy, co zrobi wiatr. Czy zepsuje mi plany? I od razu biegnę w lewo. Wiatr jest spoko, powinien wystarczyć. Ja tak już spadochron przygotowany. 20 sekund. To jest ostatnia tura, jak widzicie, czas na misję się właśnie kończy. Ale gra zawsze pozwala dokończyć turę. Słuchaj, bomber, żegnaj. Tak, tak, dziękuję. Udało się, złoto, The Drop Zone, wszystko gra, także, no tak, mniej więcej na tym to polega. Jest tak, wymagana odrobina szczęścia, ale ogólnie gra jest, czy gra, misja jest bardziej metodyczna niż skillowa, ogólnie. Bo spadochronem celuje się bardzo łatwo, więc wszystko zależy od tego, żeby sobie zrobić jakby odpowiednią kolejność i zawsze w miarę możliwości lecieć do tego ostatniego, na który wiatr pozwoli. Także spróbujcie sami, dajcie znać w komentarzach, jak wam poszło. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę. Trzymajcie się, do następnego, cześć!